Tomek Miodek, witam serdecznie. Dzisiejszego vloga zaczynamy od tego, że jakieś 2-3 tygodnie temu spaliła się pasieka Słodka Natura. Większość z nas już o tym wie. Tutaj widać po ilości wpłatach, bo powstała strona rzutka.pl i tam na tej stronie można się im jakoś pomóc, nie? Jak ktoś chce, na początku 2018, ja jeszcze tego nie zrobiłem, teraz im wpłacam 25 zł. Jak 100 osób wpłaci po 25 zł, to już mają 2,5 koła i już mają jakiś taki początek, żeby zacząć sezon 2018. Serdecznie zapraszam, pomóżmy im. Jeszcze jak tego nie zrobiłeś, może dzisiaj masz lepszy dzień, to wystarczy tylko nacisnąć baton 50, możesz wpłacić 1000 zł, jeżeli są tacy. Mnie na początku tego sezonu 2018 jest stać im dać 25 zł i właśnie w tym momencie przekazuję im tą kwotę. SMS numer 112 891 891. Wykonaj. Okej. Okay. Poszło. A teraz już jesteśmy w Danii, to znaczy na Bornholmie. Tym jachtem tutaj przypłynąłem. Taka krótka wycieczka przed sezonem pszczelarskym. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. Can't get to myself. Na silniku, bo wiatr wieje nam w mordę. Ale zaraz jedziemy do domu i wracamy do pszczółek, bo tutaj się nie da żyć. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else. Kurier przyniósł paczkę od Fabio. Kombinezon oddychający. Ubieraj się. No, rozumiem. No. Kurczę, on jest na ciebie jak normalnie, wymaluj. Pokaż. No i teraz tak, Dior ma te oddychacze. Oddychacz ma tutaj w czapce. W czapce jest ta tkanina, ona się chyba nazywa 3D. Tutaj ma zabezpieczenie przez wchodzenie pszczół rzepa. Tu może powinno być trochę... Nie, nie, jest dłużej, jest, jest, jest. Rzep jest do samego końca, dobrze. A, rzep jest nawet tutaj. Bardzo dobrze, tutaj ma. No i tutaj ma wstawki oddychające i tu wstawki oddychające. Fajnie może jakby jeszcze tutaj były w kroku. Aha, tu są te z tyłu, schodzą na plecy. Elegancki strój. Wow, nawet dobrze wyglądasz, ja ci powiem, jesteś modelem Fabio. Strój już jest. A co my teraz zrobiliśmy? Wymieliliśmy trochę denic, bo jeszcze do tej pory przyznamy się, że nie wymienialiśmy denic. I właśnie idziemy to teraz zrobić. Zapraszamy do oglądania. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just want it. Yeah, I just wanna. You're my dream, but I just want it. Osyp. Następny osyp. Koniec. Mam ładnie tutaj odmalowane. Razem tutaj z kolegą wyciągnęliśmy ten dolny korpus. Pszczoły są bardzo silne. Ten dolny korpus, on teraz poszło już wszystko do przetopienia. Pasieka się troszeczkę obniżyła, pszczoły są bardzo silne. Wierzba iwa już leży. Wszystko trochę późno w tym roku. No ale co,
Cieplarki już mam wymyte, jutro przychodzi elektryk, wszystko to popodłącza. I zaczynamy hodowlę, jak co roku. Dziękuję pięknie za oglądanie. Ciao, bye, bye.